Po pierwsze, niemieckie odszkodowania za zbrodnie Holokaustu trafiły do Izraela, a powinny były trafić do Polski, przynajmniej w większej części. Dlaczego? Dlatego, że podczas wojny Izrael w ogóle nie istniał, więc nie mógł mieć żadnych roszczeń odszkodowawczych do Niemiec, a po drugie dlatego, że ofiary Holokaustu w zdecydowanej większości były obywatelami polskimi.